Cześć, siemka, witajcie. Chciałem dzisiaj wam troszkę pomóc, bo dużo osób pytało, jak ściągnąć mody Trova, nie? To raczej na Steamie, no myślę, wydaje, że nie trzeba tego tłumaczyć, bo to jest oczywista oczywistość, że tam trzeba zasubskrybować te mody. Bardzo łatwo sobie z tym poradzić. No ale jak już się gra nie na Steamie, tylko przez Launcher Glyfa ściągnięty bezpośrednio z ich stronki, to ze Steamem to nie ma nic wspólnego, nie? I tutaj się robi problem. Jak ściągnąć te wszystkie mody? No myślę, że nie trzeba tłumaczyć, co te mody robią. Mody to na przykład, nie wiem, możecie sobie wpisać na czacie dwukropek MK dwukropek i wyskakuje moja gęba, to jest The Symbol Chat, nie? Taki mod. Nie wiem, na przykład pokazuje HP, czasem tak się zrobi, nie? Że ten obrazek wyskoczy tutaj do góry nogami. Pokazuje HP bossa, pokazuje nam jakie luty tam, koefi, jajka gdzie są, maluje nam ory na inny kolor, żeby było bardziej widoczne karma, pokazuje nam tutaj tu karmy i tak dalej, nie? O, mini boss radar też jest fajny. Też właśnie to, co mam, to jeszcze raz wam na koniec powiem. Trochę teraz będzie tak czasem taki obraz wyskakiwał, dlatego że będzie mi łatwiej to nagrywać, po prostu za dużo okienek mam dzisiaj. Wpisujemy sobie w Google TrovTool.net, może być tak, nieważne. To jest ten programik, przez który ściągniemy sobie mody. Tutaj sobie wbijamy, taka stronka nam się pokazuje, klikacie tutaj i wam się ściąga. Jak już wam się ściągnie, to powinniście mieć na dysku taki pliczek, nie? TrovTool.net, fajnie, otwieracie i wchodzimy w ustawienia. Tutaj, a powinna być automatycznie już wyszukana, jak nie, to możecie detect locations, tu wam znajdzie drogę. A jak nie, no to widzicie tutaj ścieżkę Glyph, Games, Trove, Live. Musicie tą ścieżkę znaleźć, mu tutaj zapisać i w tej ścieżce będzie wam zapisywał wasze mody. Więc bardzo fajnie będzie. Tak. Tutaj macie mody, nie? Te wszystkie, które mam pościągane. Dobrze, no jak już macie tutaj ustalone, to możemy w końcu się zabrać do ściągania modów. Get More Mods. To jest zakładka, która będzie was najbardziej interesować. Tutaj możecie sobie przeglądać wszystkie wasze dostępne mody, a jest ich od groma. No ale wiadomo, większość z nich tutaj to jakieś wizualne zmiany, typu jakiś skin czy coś. Ale jest dużo takich, które pomagają faktycznie w grze. I takie bym wam radził ściągnąć. Na przykład ta Customized VFX for Shadows, Radiant i Stellary. To jest taki mod, który pokazuje wam drop. Pokazuje wam takie słupy, słupy kolorowe, czarny, radiantowy, bądź stellarowy, tak jak tutaj jest na obrazku. Kiedy wypadnie wam jakiś item z tych, nie? Karma Tooltip. To jest bardzo fajne narzędzie, które pokazuje nam, ile zostało nam skrzynek do karmy, tak jak tu widzicie, oraz pozwala nam na automatyczne otwieranie skrzynek, nie? Czyli możemy zrobić coś takiego, tutaj taki uśmieszek, cyk, i skrzyneczki sobie same się otwierają. Jak naklikacie szybciej, to się kilka razy szybciej otwiera. No, więc takie fajne, bo dość dużo jest tego otwierania, nie? W Trovie oczywiście. No, boss health. No to bardzo fajnie się przydaje to na bossach tych Shadow Tower. Pokazuje nam, ile HP zostało procentowo i dokładna liczba. Ile tam team dips jest na sekundę, ile jest średni i czas, przez jaki go bijemy. Mini boss rada. Tak jak tu widzicie, pokazują nam się bossy, albo mini bossy, albo bossy, które są już w dungeonach. Pokazuje nam się taki słup, tak jak tutaj jest pokazane, taki słup światła podążający właśnie za tymi bossami. Koefi. A tamto jest bardzo fajne do farmienia, polecam, nie? Koefi, no to pokazuje nam taki współczynnik, to jest coefficient, współczynnik wydajności. Czyli te punkty można porównać z innymi ludźmi. To jest bardzo fajny, w jednej liczbie jest pokazane, jak mocno bijemy, nie? Glowing Core, tego nie używam, chyba że jest jakiś event albo coś. Maluje nam ory na taki kolor bardzo jaskrawy, przez to są dużo bardziej widoczne. The Symbol Chat, no oczywiście te wszystkie minki i tak dalej na czacie, fajne posegregowanie. Tutaj na prywatne wiadomości takie okienka się otwierają i można moją emotkę wpisać, nie? Dwukropek MK dwukropek, tak jak pokazywałem. Bardzo fajne, nawet nie tyle wizualna zmiana, chodzi o te szepty,
że otwierają nam się nowe okienka i dzięki temu nikogo nie stracimy tak naprawdę, nie? Ale uważajcie, bo jak zamkniecie to okienko, to się wszystko kasuje tym krzyżykiem, nie? Eggfinder, bardzo fajna sprawa, pokazuje nam jajka w geodzie. Bardzo łatwo je wtedy rozpoznać, to też polecam. Tutaj miałem jeszcze Piñata Invaders, ale to było na event, teraz już tego nie używa. No dobrze, jak już to mamy, możemy sobie te tutaj przez tą zakładkę tutaj pościągać te mody, install, klikamy, nie, one przeskakują tutaj na mod. Jak chcemy zupdate'ować wszystkie tutaj, klikamy, jak chcemy pojedynczo tutaj update pojedynczego. Trzeba update'ować niestety tutaj przez ten program, bo samo to się nie zrobi. Dobrze, no to jak już to mamy, to trzeba tylko zrestartować Trove'a i już w zakładce tutaj z modami będzie tutaj wszystko co sobie pościągaliśmy. Możemy w każdym dowolnym momencie sobie po prostu enable, disable kliknąć, czyli włączyć, wyłączyć danego moda. Nie musimy go odinstalowywać, może cały czas być na naszym komputerze, a nie musi nam przeszkadzać, jeśli na przykład eventu nie ma na Sury, to nie musimy widzieć jak się świecą, jak jasna cholera, nie? Dobrze, to chyba tyle w tym odcinku. Myślę, że dacie sobie radę, to naprawdę nic trudnego, chociaż samemu to można, powiedzmy, troszkę zabłądzić, nie wiedząc, gdzie to pobrać, nie? A na Steamie, no to myślę, że bez większych problemów, więc raczej tego nie trzeba pokazywać, jak to ściągnąć. Naprawdę to jest łatwizna, pobrać mody na Steamie. Przecież właśnie tutaj przez Glyfa dużo ciężej sobie z tym poradzić. No ale jak już wiecie co i jak, to myślę, że wam pójdzie to z górki. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się oczywiście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.